Barbara Kurdej Szatan wywołała poruszenie. Sieć komórkowa odcina się od jej słów. Barbara Kurdej Szatan jest na ustach wszystkich za sprawą swojej głośnej opinii na temat migrantów koczujących na granicy polsko-białoruskiej. Rozemocjonowana aktorka nie przebierała w słowach, komentując obecną sytuację. Operator sieci komórkowej, z którym współpracuje, wydał oświadczenie, odcinając się od poglądów gwiazdy. Barbara Kurdej Szatan często zabiera głos w ważnych społecznych sprawach i nie kryje się ze swoimi poglądami. Postanowiła również wypowiedzieć się na temat koczujących na granicy polsko-białoruskiej migrantów. A jej wypowiedź jeszcze długo będzie się za nią ciągnęła. Barbara Kurdej Szatan, wyrażając swoją opinię, nie przebierała bowiem w słowach. Użyła nie tylko mocnych określeń skierowanych do rządzących oraz Straży Granicznej, ale także wielu wulgaryzmów. Kurdej Szatan, głośna wypowiedź na temat migrantów. Ka gwiazdka rwa. Co tam się dzieje? To jest ka gwiazdka rwa Straż Graniczna? Kropka. Straż, to są maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego. Maszyny ślepo wykonujące rozkazy. WŚC i EKAEŁAS. Poruszona Barbara Kurdej Szatan nie ukrywała, że jest cała roztrzęsiona doniesieniami o sytuacji migrantów. Jak tak można? Boli mnie serce, boli mnie cała klatka piersiowa, trzęsę się i ryczę. Mordercy. Kropka. Chcecie takiego rządu wciąż, który zezwala na takie rzeczy, wręcz rozkazuje tak się zachowywać? Ka gwiazdka rwa. EMOCJONOWAEŁAS. Jej słowa, jak można było się spodziewać, nie przeszły bez echa i wywołały poruszenie w wielu osobach, a niektórych zbulwersowały. Barbara Kurdej Szatan, sieć komórkowa odcina się od jej słów. Do całej sytuacji postanowiła odnieść się sieć komórkowa. Z którą Barbara Kurdej Szatan współpracuje od lat i z którą jest mocno kojarzona. Na Twitterze pojawił się wpis, w którym sieć odcina się od poglądów aktorki. Widzimy, jak duże poruszenie wywołały niektóre treści zamieszczane przez panią Barbarę Kurdej Szatan. Która występuje w reklamach Play. Wiadomości publikowane na jej prywatnych profilach w mediach społecznościowych wyrażają jej opinię i nie są w żadnym wypadku stanowiskiem Play. Czytamy.